Dzień dobry moi drodzy. Miało nie być vloga, a jednak będzie i to z naprawdę wyjątkowego miejsca, które znajduje się bardzo blisko polskiej granicy, więc od razu niech to będzie zachęta dla Was, żeby jeszcze chwilę z nami zostać i zobaczyć, co mamy dzisiaj do zaprezentowania. Zapraszam na taki spacerowo-widokowy odcinek. Mam nadzieję, że zachęcimy Was do tego, żebyście sami tu przyjechali. Bez powodu zaczęliśmy tego vloga od parkingu, ponieważ chyba najczęściej wyświetlanym hasłem, jakie wyskakiwało mi w internecie, kiedy przygotowałem się do wyjazdu tutaj, było: gdzie zaparkować auto. W opisie filmu, tak jak w każdym jednym, będziecie mieli mapkę google'ową ze wszystkimi punktami, które sobie tu wypisaliśmy, które odwiedzimy, i między innymi właśnie z tym parkingiem, który to parking znajduje się bardzo blisko mostu Bastei, bo to dzisiaj będzie taka najciekawsza atrakcja naszej wycieczki i od niej tak naprawdę zaczniemy. Za ten parking trzeba zapłacić 7 euro. Teraz na ekranie wyświetlą się Wam wszystkie opcje cennikowe, a z niego do samego mostu i do wszystkich punktów widokowych, które za chwilę Wam pokażę, dostaniecie się w przeciągu 5 minut spacerkiem, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo blisko. I tak jak wspomniałem, po chwili dojdziecie już na miejsce. Wszyscy zazwyczaj kierują się bezpośrednio na most, natomiast ja sugeruję Wam podejść na jeden z przepięknych, fajnie położonych punktów widokowych, z którego roztacza się kapitalny widok na rzekę Łabę, o której za chwilę trochę więcej Wam opowiem, ale też na całą okolicę. Wszystkie te skały można stąd zobaczyć z góry. Strzeliłem tutaj chyba najfajniejszą fotę na tym wyjeździe. Topowe zdjęcie, jeżeli chcecie je zobaczyć, znajduje się na Instagramie, na który serdecznie Was zapraszam. Przepiękny widok. Jeszcze te mgły na rzece Łaba. No, cudownie wyglądają. W ogóle całe miejsce jest bajeczne, jak z jakiegoś filmu. A propos Łaby, to ma ona swoje ujście w Karkonoszach, zaraz przy polskiej granicy. Przypływa oczywiście przez Niemcy i Czechy, a jej długość to 1165 km. Muszę przyznać, że w towarzystwie tych skalnych formacji jakby urok tego całego tu regionu wraz właśnie z tą rzeką wygląda totalnie bajecznie i dodaje ona temu wszystkiemu bardzo dużego uroku. Zaraz obok znajduje się linia kolejowa. Miałem okazję też zobaczyć jadący pociąg, więc no naprawdę super klimatycznie. Jesteśmy w pierwszym i zarazem najciekawszym punkcie naszej podróży, chociaż te wszystkie pozostałe są równie atrakcyjne. No most robi robotę, tak? Jest tu naprawdę super klimatycznie. Wygląda to świetnie w towarzystwie tych wszystkich skał. Ekstra miejscówka do wszelkiego rodzaju fotek. Popstrykaliśmy z gochą. Przyznam się też szczerze, bez bicia, że zanim zacząłem nagrywać, to podjechaliśmy tu na wschód słońca i dzięki temu tak naprawdę udało nam się zrobić te wszystkie ciekawe fotografie. I polecam Wam taki zabieg z bardzo prostego powodu. Mniej więcej od godziny 8 rano, 8:30 zjeżdża się już tutaj bardzo dużo turystów, nawet teraz poza sezonem. No i to trochę psuje klimat zwiedzania, tak? Bo ci ludzie wchodzą na te wszystkie punkty, schodzą, no jest tłok, na moście tu już w ogóle. Czytałem o tym sporo, dlatego też wybraliśmy się tu z samego rana i to była bardzo dobra decyzja. Zaraz jeszcze zapytam gochy, czy jej się w ogóle podoba, bo jak na razie to tylko pozowała do zdjęć, więc zobaczmy, jaką ma opinię na temat tego miejsca. Widok i 10 na 10. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak pięknie. Naprawdę z każdej strony, jak się obejdzie, wygląda to nieziemsko, przepięknie i trasa nie jest bardzo wymagająca, także osoby w każdym wieku mogą śmiało przyjeżdżać i zwiedzać. I a propos rzeki, to zobaczcie, jaki to jest czaderski widok. Ja Wam oczywiście też załączę sporo takich dronowych ujęć, ale właśnie tu z mostu można sobie zerknąć na rzekę. Mistrzostwo świata, tak mówiąc krótko i uczciwie. I teraz jeszcze jedna informacja, moi drodzy. Znajdują się tu dwa punkty widokowe. Jeden tam przede mną. Zrobię Wam zooma teraz, żebyście zobaczyli, bo stoją ludzie. O! I to jest punkt bezpłatny. I nazwę tego punktu wyświetlę Wam teraz na ekranie. I obok jeszcze znajduje się drugi punkt. O! Dokładnie w tym miejscu. Palec mi trochę autofokus złapał. Jest to punkt płatny. Natomiast, żeby sobie wejść na ten płatny punkt, trzeba po pierwsze zapłacić 2,5,
trzeba po pierwsze zapłacić 2,5 euro za bilet, po drugie musi być to otwarte, bo jest to część byłego, pozostałościach tutaj po zamku. Natomiast dzisiaj, czyli koniec grudnia 2023, jest to zamknięte, więc nie będziemy w stanie się na ten punkt udać. Są tu jeszcze inne, więc cała ta okolica jest takim, można by powiedzieć, jednym wielkim szlakiem turystycznym, gdzie możecie sobie chodzić wzdłuż i wszerz. Zachęcamy do tego, bo to, co pokazujemy Wam na filmie, to jest naprawdę mała cząsteczka całej tej tutaj okolicy Szwajcarii Saksońskiej. Przejdziemy się jeszcze na górę i pokażę Wam, jak ciekawe widoki prezentują się z tamtego punktu. To, co jeszcze istotne dla fotografów, to była tutaj jakaś taka profesjonalna ekipa i wszyscy na zachód słońca ustawiali się właśnie tam. Więc jeżeli fotografujecie i chcielibyście sobie tutaj połapać jakieś takie, wiecie, spektakularne zdjęcia, to sugeruję, żebyście poszli w tamto miejsce. I doszliśmy. Znajduje się tu takie białe drzewko, jak widzicie. No i chyba ci fotografowie mieli rację, bo widok stąd na całą okolicę, na chmurki, jest kapitalny. W ogóle dzisiaj trafiliśmy w niesamowitą pogodę, bo z jednej strony słońce, z drugiej strony właśnie takie mgły ranne, czadersko. Idziemy dalej, bo szkoda dnia, trzeba tu jeszcze parę rzeczy Wam pokazać. Bastei to niewątpliwie piękna formacja skalna w Szwajcarii Saksońskiej. Zwiedzanie jest łatwe i dostępne dla każdego. Spacer po moście i ruinach zamku zajmie około godziny. Warto poświęcić więcej czasu na podziwianie widoków i robienie zdjęć. Bastei, czyli Baszta, stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Parku Narodowego tego regionu. Źródłem tej nazwy jest wąska skała, najdalej wysunięta nad Łabę, która wznosi się na wysokość 190 metrów nad taflą wody. Most ma długość 76,5 metra i powstał w 1852 roku w związku z rozwijającą się turystyką na tym obszarze. Jak go chazam czycho? Gra o tron? Gra o tron. Wchodzimy przez wrota, jak w jakimś filmie, coś tak zawsze spuszczają wrota w dół i takie pachołki je naciągają, cyk, 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 nie? Tak mi się kojarzy. Idziemy. Gocha to potrafi mieć skojarzenia, ale dokładnie o to tu chodziło. Za wejście do twierdzy, do zamczycha, zapłacicie 13 euro za osobę dorosłą i za chwilkę ocenimy, czy warto zostawić tu taką kwotę. What's this? Sugar? Rough. Ah, okay. Schokolade. Okay. Looks nice. And I put fire on them and I make boom. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Na górze spotkaliśmy coś w rodzaju jarmarku bożonarodzeniowego. Tam podeszliśmy sobie kupić kubeczek wina za 5 euro, warto wydać. Oj, mocne. Pani nam powiedziała, że jest mocne, ale jest naprawdę mocne. Jest coś to w rodzaju naszego grzanego wina, ale nie jest takie słodkie. Nie wiem czemu. Na pewno nie ma tu żadnych pomarańczy, goździków, ale polecam Wam spróbować. Na pewno jest to inny grzaniec niż nasz w Polsce. Więc reasumując, warto wydać te 13 euro za bilet tam na dole, żeby dołożyć jeszcze 5 i napić się tego pysznego winka, nie? Bo to takie jak winko. Wow, sztosik, bardzo smaczny. Twierdza, którą możemy podziwiać, znajduje się we wschodniej Saksonii. Położona jest na płaskowyżu, wznoszącym się na 247 metrów nad poziom Łaby. W środku znajduje się m.in. zbrojownia, zbudowana w 1589 roku oraz budynek studzienny ze studnią o głębokości aż 152,5 metra. Powstanie twierdzy określa się na XIII wiek. Początkowo był to czeski zamek, który stał na granicy z Saksonią, jednakże po przegranych bataliach w XV wieku warownia przeszła w ręce niemieckie i w nich pozostaje do lat dzisiejszych. Wiecznie, jak widać, bo jestem zakapturzony, ale naprawdę
bardzo przyjemnie. Możecie tutaj wjechać windą, więc jeżeli jesteście z dziećmi, jakieś wózeczki, to jest tu przygotowana odpowiednia infrastruktura, żeby w ten sposób dostać się na górę, bo jesteśmy na całkiem sporej wysokości, z której roztacza się przepiękny widok na okolice. Czy jakoś nas urzekło to miejsce? Wydaje mi się, że nie, bo jeżeli ktoś z Was bywał na tego typu lokalizacjach, Wawel, coś w tym stylu, no to jest to wszystko, powiedzmy tak sobie w cudzysłowie, do siebie podobne. Można wydać kasę, nie trzeba. My byliśmy, mieliśmy to zapisane, chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda od środka i przenosimy się teraz do kolejnej lokalizacji. Przed nami teraz grubszy challenge. No zobaczcie, ile jest tam schodków. Trochę tego nie widać, bo jest ciemno. Ale tak nazywa bardzo... się to miejsce. Tak. Jest bardzo ciasno, więc jeśli ktoś ma klaustrofobię, to może czuć się tutaj niezręcznie, no, ale my nie mamy, więc idziemy. Cała ta okolica, cały ten teren, który widzicie tutaj za mną, składa się z 400 km pieszych ścieżek do wędrówki oraz 50 km tras rowerowych. Oprócz tego znajduje się tu 755 skał do wspinaczki z łączną ilością 12 tysięcy takich tras wspinaczkowych, tak to może określę. Nie znam się na wspinaczce, na pewno ci, którzy uprawiają czy nie ten sport, będą wiedzieli, o co chodzi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że jest to na tyle duży obszar, że właśnie można trochę tak samemu sobie tu pochodzić, nie spotykać na tych trasach licznych turystów i chillować sobie tutaj tak jakby trochę bardziej w pojedynkę. Angocha gdzieś poza utartym szlakiem przeszła przez barierki. Jak tam? Bardzo pięknie, ale bardzo niebezpiecznie, także nie robimy tak. Nie, żartuję, my widzieliśmy parkę, która wcześniej tutaj sobie siedziała, piła herbatkę, więc stwierdziliśmy, że możemy tutaj wejść, nie zbliżając się zbytnio do urwiska. No widoki piękne, po prostu przepięknie tu na górze, super. Wracając do tematu ścieżek i tych wszystkich punktów, które warto tu odwiedzić, my wybraliśmy ten, który znajduje się za naszymi plecami. Będziecie mieli go, raz jeszcze przypomnę, podlinkowanego i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie grzechem by było nie wybrać się tu na jakiś hike i z tych wszystkich różnych, różniastych opcji, jakie są dostępne w internecie, z wielu punktów, które rekomendują turyści, my zdecydowaliśmy się na odwiedzenie takiej groty, która znajduje się za moimi plecami. Spacer trwa jakieś 30 minut. Z równie ciekawego punktu, do którym możecie dojechać tramwajem, a mianowicie z tak zwanego wodospadu Liechtenstein. Chyba dobrze to wymawiam, klasycznie nazwa na ekranie. Możecie podjechać tu autem, zaparkować, trekking do tej groty trwa według licznika i wskazówek 30 minut. My pokonaliśmy tą trasę w 15, ale ta trasa tramwajowa wydaje mi się bardzo interesującą i fajną atrakcją, bo cały czas tramwaj jedzie wzdłuż rzeczki. Naprawdę bardzo urokliwy odcinek drogi. A tu macie wspomniany wcześniej wodospad. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo woda tu szumi mocno. Nie jest największy, ale można podejść. Samo miasteczko jest malutkie i urokliwe, naprawdę schowane w głębi gór. Zachęcamy Was, żebyście tutaj przejechali, będąc niedaleko w Bastei, bo naprawdę jest warte zobaczenia. Nie sposób się z Gosią nie zgodzić, także potwierdzam. Zobaczcie tu, rzeczka cały czas, tak jak wspominałem wcześniej, w takim klimacie można tu podjechać, czy samochodem, czy takim żółtym tramwajem, który stoi właśnie tam. Przystaneczek jest dokładnie zaraz obok rozpoczęcia trekkingu do tej groty, którą widzieliście wcześniej. O! Tak to powinienem powiedzieć. Oj, myślałem, że mi się nie uda, a jednak niestety jest zakaz latania dronem. I to mnie najbardziej boli, bo chciałem oblecieć sobie tą bramę, ale wszędzie są znaczki. Trekking trwa tutaj według Google'a 31 minut. Ja wszedłem w 15. Słuchajcie, po prostu biegłem praktycznie, żeby zdążyć, ponieważ ten teren jest czynny do godziny 16. Podjechaliśmy z Gosią i się okazało, że parking, gdzie można zostawić auto, jest bardzo daleko. A tutaj przy samym rozpoczęciu tej ścieżki trekkingowej niestety jest zakaz parkowania.
Więc Gosia wróciła na parking, zostawiając mnie przy wejściu, no bo stwierdziła, że tym tempem nie da rady, a mi się udało wejść na górę, żeby wam to pokazać. Także łapka w górę i subskrypcja. Nigdy tego nie mówię, ale teraz muszę to powiedzieć, bo naprawdę był to hardcore. Cały czas tętno 165 i 15 minut takiego bardzo szybkiego marszu do góry. Jak kiedyś będziecie i pokonacie tą trasę, to będziecie wiedzieć, co miałem na myśli. Brama Prawcicka jest największą naturalną bramą skalną na naszym kontynencie. Jest narodowym pomnikiem przyrody. Uważana jest za najpiękniejszą formację natury na obszarze czeskiej Szwajcarii i bez wątpienia stanowi jej symbol. Spośród wielu znanych osobistości jej piękno podziwiał dwa razy w 1831 i w 1851 roku sławny autor baśni Hans Christian Andersen. Bez wątpienia czerpał z tego miejsca wiele inspiracji do swojej pracy. Rozpiętość łuku wynosi aż 26,5 metra, wysokość otworu to 16 metrów. Od samego początku wejścia na teren rozpoczynają swój bieg szlaki i schody poszczególnych punktów widokowych, skąd można podziwiać bramę lub przepiękne widoki na bliską i dalszą okolicę. Tu jak widzicie są przygotowane takie ławeczki pod jakby całym tym łukiem. No myślę, że w sezonie letnim na wszystkich stołach stoi dobre czeskie zimne piwo. Ja udaję się jeszcze tu. Mam dokładnie 10 minut, żeby się wynieść z tego terenu, ponieważ go później zamykają. Więc się jeszcze trochę przejdę. A co mi tam? Skorzystam. O, ławeczka pod skałką. Fajnie. No i ścieżka też fajna. Odwrócę kamerkę i zobaczcie, jak się tutaj ciekawie idzie. Proszę bardzo. Taki klimat. Super widokowo. Jakieś schodki, ale na spokojnie, kroczek po kroczku. Obejdę naokoło, czy nie? Nie. Tu jest już koniec. I dosyć lekka, można powiedzieć, taka ekspozycja. Nic strasznego. Tak więc fajnie. Polecam, wpadajcie. Miejscówka bardzo przyjemna. W ogóle ta chatka to jest coś w rodzaju schroniska. Można zjeść kiełbasę, można wypić piwo, można wypić kawę. Więc na samej górze jest tu miejsce, żeby trochę odpocząć i się posilić. No i co najważniejsze, można płacić kartą. To jest chyba dzisiaj dosyć istotna informacja w świecie, w którym żyjemy. Ja już w ogóle praktycznie nie noszę gotówki. I teraz też tak jak wszędzie gdzieś z Gośką wchodziliśmy, to mówię, Boże, żeby się tego dało płacić kartą. Ale nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak się domyślacie, przekrój turystów z całego świata jest tu bardzo, bardzo duży. Dopiero przed chwilą wspominałem wam, że da się dzisiaj wszędzie płacić kartą, ale niestety w miejscowości Bad Schandau tak, nie można. W żadnej kawiarni nie można zapłacić kartą. Mieliśmy ostatnie eurko, zapłaciliśmy sobie tylko za jedną kawkę, więc podsumowanie będzie z ławki przed jakimś... Przed apteką. Więc podsumowanie będzie z ławki przed apteką. I pierwsza ważna informacja. Ten cały obszar i teren dzieli się na stronę czeską i niemiecką. I na pewno rekomendujemy wam, żebyście wybierali sobie noclegi po tej stronie czeskiej. No w związku przede wszystkim z kosztami. Ja czytam wasze komentarze, głównie zresztą dostaję wiadomości na Instagramie, żeby pokazywać te miejscówki do spania. Ja mówiłem kiedyś, że nie lubię tego robić, bo tego jest sporo, dużo. Ale cenię sobie wasze zdanie i za chwilę też pokażę wam, gdzie zatrzymaliśmy się w Czechach, a link do tego miejsca będziecie mieli w opisie tego filmu. Więc zobaczcie sobie teraz, jak wygląda to miejsce. Więc zaczniemy szybki tour od łazienki. Czyściutko, przyjemne kolorki. A następnie, tak jak widać, tutaj jakieś wieszaczki. Nasze nowe kurciały, polecam firmę. Jeżeli ktoś zastanawia się nad kurtką puchową, to naprawdę petarda. A tu siedzi Gosia. Dostaliśmy takie winka na dzień dobry. Nie wiem, w jakiej są cenie. Tu są jakieś różne ceny rozpisane, jeżeli chodzi o korzystanie z minibaru. Tu jest właśnie wspomniany minibar, całkiem nieźle wyposażony. I zobaczmy, ile kosztuje piwo na przykład. Za nie trzeba zapłacić 60 koron, więc zaraz wam to przeliczę na złotówki na ekranie. Pokój z dużym łóżkiem. Fajnie, bo są też kontakty USB, gdzie można sobie podłączyć telefonik.
Naprawdę wygląda to przyjemnie i cieszymy się, że trafiliśmy w to miejsce. Myślę, że będzie nam się tu dobrze spało. Jest też płyta grzewcza, mikrofala, tak, naczynia, więc można sobie zrobić nawet posiłek, czajniczek. Czyli takie dobre, standardowe, przydatne wyposażenie. Jak sami widzieliście, całkiem przyzwoicie, a po stronie niemieckiej ten sam standard, podobny standard, kosztuje od 6 do 800 zł, więc kompletnie się to nie opłaca. Wszystkie atrakcje, które dzisiaj widzieliście poza ostatnim łukiem, znajdują się po niemieckiej stronie. Natomiast z tego hotelu, gdzie my noclegowaliśmy, jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Samochodem się jedzie jakieś 30 minut, tak? 20 do 30 minut. Reasumując, naprawdę niskobudżetowy wypad. Widokowo super, trekkingowo ekstra. Jeszcze jeden link i rekomendacja na dole, czyli taka knajpa ze stacją benzynową w Polsce, ze sklepem, zaraz przed samą granicą. Stawaliśmy, jedliśmy, było przepyszne jedzenie, więc jeżeli będziecie jechać tą trasą, a zapewne będziecie, no to warto przed samym przekroczeniem granicy zrobić sobie tam post. Dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, strzała. Cześć.